Witam Panią Barbarę Kucińską. Poproszę tutaj, żeby omówiła nam uchwałę, w projekt uchwały nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 10. Tak, to dobrze. Przy budynku nr 10 Tacego Krasickiego w Wierzbicy na czas oznaczony powyżej 3 lat. Proszę Pani Inspektor. Projekt uchwały powstał w związku z złożonym wnioskiem dotychczasowego najemcy, którego obecna umowa zawarta jest do 31 stycznia bieżącego roku. I najemca w dalszym ciągu chciałby wynajmować ten lokal. Prosi o przedłużenie, no zawarcie kolejnej, bo to jest umowa się skończyła, nową, ale wyrażenie zgody przez radę na zawarcie kolejnej umowy. Na dzień 31 grudnia dotychczasowy najemca nie posiada zaległości za przedmiotowy lokal użytkowy. A Pani Inspektor, chciałam zapytać, ta Pani do tej pory też miała na jaki okres wynajmowany, jeżeli to ostatnia umowa jest na jaki czas była zawarta? Na 3 lata, bo obowiązywała, ponieważ pisałam, że w uzasadnieniu, przepraszam, na dobrze, bo była od 1 lutego 18 roku do 31 stycznia, to jest 3 lata. I ten okres się zakończył. Natomiast w ogóle lokal wynajmuje od 2015 roku. Od 16 lutego. Od 16 lutego. Tak, 2015. Także to już jest kolejna umowa. I ona była przedłużona na dotychczasowych warunkach, prawda? Tak, no bo nie może być inaczej. No tylko w kwestii terminu, bo termin nam się, okres obowiązywania umowy się zakończył. Inne warunki były te same. Ja chciałem tutaj się spytać, bo tu Pani Ogorzałek jak była, o gruntach mówiła, że grunty to może do 3 lat to może zarządzać płynnie, a powyżej, czy my tak możemy zrobić, żeby ta na przykład miała na okres 5 lat? No może. Czy Rada tak może? Może wszystko zrobić, tylko no mówię, taka tendencja była do tej pory, że te okresy były bardzo krótkie, w związku z tym najemcy, do których się umowy kończą, jakby już teraz no nie piszą, że to chcieliby na dłuższy okres. Przyzwyczajili się do takiego okresu 3 lat i... Żeby przedłużyć taką umowę. Natomiast kiedyś we wcześniejszych przypadkach i w czasie wcześniejszym dopisali, że tak zarożą 5 lat, 3 lata. Właśnie, no bo tu by... Są też przypadki, że no... A teraz zostaje to do dyspozycji Rady, a tak? Teraz, znaczy nie, ale w sensie tego, że no Rada niekoniecznie musi zrobić to, ten okres tylko półroczny, prawda, jak było do tej pory. No teraz akurat poszła tendencja na czas jednego roku, ale może być również na jakiś określony czas, dłuższy niż rok czy dwa. No na czas nieokreślony raczej tak nie. Nie, no ale najemca mógłby wystąpić o 5 lat, przypuśćmy, czy 3 lat. Ale mógłby również, gdybyśmy na przykład nie zgodzili się na okres powyżej 3 lat, to mógłby może zarządzeniem do 3 lat samemu, czy... Ale to jest kolejna umowa, ta sama i ten sam najemca, w związku z tym jest potrzebna zgoda Rady. Jakby była to pierwsza umowa... No to jest właśnie do tego pytania. Pierwsza jako pierwsza, ale jak się sumuje te okresy, no to już jest to kolejna umowa, który okres biegnie dłużej niż 3 lata. Bo to jest tak jak na kolejne umowy dla tego samego, na ten sam lokal. Rozumiemy. Tego samego przedsiębiorcy. Czyli najemca po prostu ma prawo się tam, jeżeli składa jakieś podatko na przedłużenie, może sobie napisać, że prosi o 5 lat przedłużenie. I czy Rada się przychyli do tego, wtedy nie to ma już jest, to już jest. Czy bym miał takie możliwości? Jak było na rok, a nawet wziąłeś na 3, to też jest już spora różnica. No oczywiście, no. No ma jakąś już perspektywę, wie jak się na przykład... Co można, co można jeszcze na przykład... A my też można powiedzieć, że nie dajemy długookresowo, bo za 5 lat to może być, sytuacja się może zmienić. No ale zawsze... Ale 3 lata to nie jest takie, że rok nie jest dłuższy. Tak, tak. No to już jest, coś jest pewien okres czasu, co można sobie zaplanować. Plan można jakiś szerszy sobie
zrobić i można też myśleć o jakiejś innej na przykład formie jeszcze innej działalności w tym lokalu, który może do tego służyć. No a okres jednego roku to jest jednak, no ale to już jest, mówię, to już tak, jest zgoda. Tak, będziemy się rozwodzić. Także no, na dzień na koniec roku, no bo na koniec roku jest zrobione bilans, to pani nie ma. Jest na bieżąco, za opłatami. Dobrze, to poprosimy pani Basiu teraz o projekt uchwały nr 21. To jest uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska co do oddania w użyczenie pomieszczeń w stanie, które rozłożono na pierwszym piętrze budynku ulica Kościuszki 73 wschodnie skrzydło budynku Urzędu Gminy. Ja tutaj, szanowni państwo, przerwie, przeczytałam na głos po prostu panom radnym pismo z tej komendy wojewódzkiej policji, w którym jest mowa o tym, że zwracam się z prośbą o oddanie. Nie, już nie będę czytać. Do oddania użyczenia pomieszczeń w stanie surowym, tak jak tu jest zapisane w tym. I z tego, co tutaj z pisma wynika, to jest to oddanie no, w żadnej formie finansowej nieodpłatne. Użyczenie. Proszę pani inspektor. Przedmiotem tej uchwały intencyjnej jest jakby wyrażenie stanowiska przez Radę, czy w ogóle możemy w takiej formie oddać te pomieszczenia, które są na pierwszej kondygnacji budynku tej naszej części niewykończonej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji. Czy Rada przychyli się do wyrażenia tego stanowiska, żeby można było taką nawet i na okres 3 lat dokonać pisania takiej umowy z potencjalnym oddaniem użyczenia, bo komenda jakby chce użyczenie, żeby dostali te pomieszczenia, które powierzchnia wynosi 329,10 m2. Natomiast no tutaj jakby deklarują też, że wykonają we własnym zakresie w tej umowie użyczenia, którą przesłali wzorcowo, wszystkie jakby potrzeby, jakie będą, no między innymi to chodzi o światło i wykonanie jakiegoś podlicznika, żeby można było tam normalnie funkcjonować w pomieszczeniach na porze nocnej. I tutaj mówi się o tym, że biorący ma każdorazowo poinformować użyczającego o zakresie i formie planowanych prac. Natomiast no, nie wiemy oprócz tego, że chcą, o którym mowa jest na przykład na dzień dzisiejszy o wykonaniu przyłącza energetycznego, to jakby więcej nie wiemy szczegółów, nie znamy szczegółów, co by jeszcze ewentualnie chcieli, prawda, wykonać w tych pomieszczeniach. No, czytając tą umowę użyczenia, to na dziś jest mowa tylko o energii elektrycznej i podatku. No to jest... A chciałam się zapytać, co tutaj miało być składowane przez tą komendę policji? Szczegółów nie znam. Nie wiem, może jak była kierownik na wizji, jakby to może więcej szczegółów zna. Może ją poprosić i wtedy coś tam może powie. Panie Stachu, może przejdzie pan i ten, nie będę z wami się... Pani Dorota Zbigniewska, tak? Na dzień dzisiejszy to tylko mowa jest o magazynie. To jest duże, to jest 300 metrów. To dotyczy cały poziom jeden. No tu mówi się o tym, że jakieś tam łazienki chcą wykonać, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś by przyjechał, no to... No, ale szczegółów bardziej precyzyjnych no, na dzisiaj nie ma, na dzień dzisiejszy nie ma, nie wiemy. No bo chcąc korzystać z jakiegoś lokalu, to trzeba stworzyć warunki, bo też to obliguje, nie ma gadania tam. PKP i wszystko musi być zachowane. Zwykły magazyn, tylko do tego, że ktoś tam magazynuje, prawda, i odbiera przed godziną pracy, no to... No mówię, no światło musi być, bo nawet zimę, może już jesienno-zimowej, to o godzinie 13:15 jest wycieczem. Ktoś będzie, to jakiś musi być zlew. No ale nawet mi się wydaje, że jakiś alarm, czy jakieś inne rzeczy, które by zabezpieczały to. To jednak ta energia jest konieczna.
Nie mówię, jakieś warunki socjalne też tam muszą spełniać to pomieszczenie raczej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak się wymaga w obecnym czasem. Zobaczymy. Podziękujemy Pani, a przyjdzie Pani kierownik. I mówię, może coś więcej było w trakcie jakby wizji, coś ustalone, natomiast mówię, no to wynika z tego. Dobrze, to dziękuję. To jest energia elektryczna. Dziękujemy.